Heja ekipa, dzisiaj się wybrałem taką odnogę jednej z rzek za kleniem, za białorybem na ultralighta. Króciutki filmik, praktycznie już teraz kończę, ale zapraszam Was. Jedna fajna rybka wyjechała, bardzo fajna, także zapraszam do oglądania. Czy ja coś złowię na spinning dzisiaj, na taki ultralajcik? Zobaczę. Łowię tak, taka 1,5 grama główka, jeżeli będzie trzeba. Ja tutaj generalnie nie łowię chyba ciężej, może 2 gramy max, ale jak jest wyższy stan wody, możliwe, że trzeba będzie na 1 gramie łowić, albo nawet mniej. Takie przynęty spinningowo-muchowe. Na razie taki robala, dosyć duży. Jak nie, to będę schodził z wielkością przynęty i z wielkością główki. A przede wszystkim trzeba najpierw zobaczyć, czy rybki są. A druga sprawa, czy będą aktywne. Bo to są dwie różne rzeczy. Aczkolwiek pierwsza jest podstawą do tego, żeby tutaj coś złowić. A druga jest kwestią czasami trafienia w porę, a czasami kwestią trafienia w preferencje rybek, czyli dobranie przynęty, wagi i sposobu prowadzenia. Zwykle łowię tutaj takim bardzo spokojnym opadem, tak jakbym coś potrącił, czyli rybka była albo próbowała mi coś tam za ogonek szarpnąć. Bardzo spokojny opad, 1-2 obroty korbką, bez jakichś gwałtownych ruchów. Dzisiaj łowię plecionką z takim metrowym przyponem z żyłki 0,12. Plecionka 0,06, czyli prawie 0,0 nic. Można by było jeszcze cieniej łowić, ale to i tak jest bardzo cienko, bardzo delikatnie. Tutaj są zaczepy, więc dosyć dużo się urywa. Też przynęt. Przy tak cienkich zestawach. O, i przykład pierwsza przynęta urwana. Coś za łatwo co to poszło z tym urwaniem. Co puściło, żyłka czy plecionka? Żyłka.
Jest. Coś jest. Coś jest. Na robaczka wzięło. Takie uraczka. No i fajnie. Rybki są. Jest pierwsze branie. I co to, klenik? Całkiem silna ryba. Nie mała. Na takim sprzęcie to właśnie hol nawet takiej ryby, która ma, nie wiem, pewnie około 40 cm, jest kapitalna zabawa. I to jest świnka. O, myślałem, że kleń, a to chyba świnka. Fajnie robaczka zeżarła. Tam są jakieś, idzie w jakieś zaczepy. Na tym sprzęcie jest zabawa. O, zapadam się. Fajna, silna ryba. Całkiem przyjemna. Kawał świni. Jaka świnia. Jaka grubaśna. Ja cię mnie pierdzielę. Zapadam się. O, zobaczcie na to, jaki kawał świni. Mam dostała w nosek. No, kapitalna. Ponad 40 na pewno. O, 45 centymetrów. Fantastyczna ryba. Spójrzcie na to, jaka świnka. Jest koniec listopada, one żerują. W najlepsze, kapitalna. 45 cm. No coś pięknego. Zaraz ją wypuścimy. Spinningowa świnka, 45 cm. Pierwsza rybka dzisiaj. Gruba strasznie. Najedzona, bo mnie tutaj okupkała. Wraca do wody. Żebym się tylko nie wywalił razem z nią. Dam radę. O, chyba dam radę. Widzicie? No uciekaj. Uciekaj. Pierwsza ryba jest. Kapitalna świnka. Spinningowa świnka. Ultralight ma to do siebie, że można złowić nie tylko klenia, nie tylko konia, ale właśnie świnkę, czasem brzanę, czasem jazia, czasem jakieś takie ryby, nawet leszcze się trafiają. Została mi godzinka. Nic się na razie nie dzieje, ale chciałem wam pokazać jedną rzecz. Jak łowię, jeżeli mam bardzo małą przynętę, a nie mogę dobrać na przykład główki pod względem gramatury bądź pod względem wielkości haka. Dlatego mam przy sobie haczyki z oczkiem, takie dropshotowe, czy też na boczny trok, malutkie. Wiążę przynętę na haku. Jak ja wam to pokażę? Ale sobie plątam wszystko. Wiążę to w ten sposób, że jest przynęta na haczyku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. A tuż powyżej, najlepiej nie przy samym haczyku, ale właśnie centymetr, dwa, jest śrucina. Jest śrucinka. Tutaj akurat założyłem sobie śrucinkę jednogramową, bo tak mi tutaj pasuje. Ale można założyć pół grama, 0,7. Dopasować. To mogą być 2-3 śrucinki. I wtedy mamy dopasowane do łowiska i do tego, co ryby chcą. Takiego robala teraz jeszcze na tą ostatnią godzinę założyłem właśnie ze śrucinką. To też inaczej pracuje, bo to jest miękko.
od tej. Nie jest to sztywne. Też łatwiej rybie jest to zassać, nawet jeżeli weźmie z dna. A tutaj tak może być, ponieważ są świnki. To też może tak być, że przynęta będzie zassana z dna. Jak będzie leżeć, będzie łatwiej to rybie zrobić. Taki patent. Jak widzicie, lata tu całkiem nieźle. Coś jest, o co to? Patyczek. Poszedł w bok, myślałem, że ryba.